Wow, siemano ludziska, kurde, ja jestem Piotrek, zwany także jako Zipek i witam was na moim kanale. Jeżeli jesteście nowi, to pamiętajcie o subskrypcji i o lajku, a jeżeli nie jesteście nowi i jesteście stałymi bywalcami, to piona. Dobra, tak poważnie, co się dzisiaj wydarzyło w dzisiejszym odcinku? No więc, dzisiaj było dużo jetpacków, miałem tyle jetpacków, że prawie, że nie skończyło mi się paliwo do nich. Prawie, że, bo dosłownie na sekundę mi się skończyło. Ale, jeżeli jesteście ciekawi, jak to jest w całej grze mieć po prostu prawie, że non-stop jetpacka, to zapraszam was do oglądania. Wracamy z regularnością, wracamy z nagrywaniem Fortnite'a, dlatego że przez 2 tygodnie nie zagrałem ani jednej gry. Ale nie przedłużając, zapraszam was do oglądania. Widzimy się w gierce. Jeszcze raz przypomnę, że jeżeli wam się spodobało, to like. Czemu my jesteśmy na samym końcu, ale udowodnię wam, skoro tak w tej grze, że da się wygrać, kurde, jak spadniesz na samym końcu i ostatni w ogóle, generalnie jak siedziałeś na awku. Także witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Zipek, znany też jako Piotr. Znany też jako Piotr, co? Co ja się walnął w ogóle ludzi? Nie, tego tu w ogóle nie było, nie? Nie było tego. O Jezu, dobra. Spadamy tutaj. Wow, tego krateru jeszcze nie widziałem. Generalnie to jest chyba jakieś nowe miejsce. I od razu wam powiem, że... Jetpack! Ale kozak! Jezu, chciałem tego jetpacka tak bardzo mieć. I teraz kurde... Wow, ktoś tu jest. Nie jestem sam. Muszę uważać. Bo tu widziałem przeciwnika. Gdzie... Kolejny jetpack?! Co tu się dzieje?! I ten gościu też miał jetpack?! Ej, o co chodzi?! Czemu 3 jetpacki?! Wow! O co tu chodzi?! Wow! Nie wiem, ja... Dobra. Bo się strasznie jaram. Nie wiem, czy te jetpacki teraz tak lecą łatwo, czy odchodzi? Ale możemy wykorzystywać ile chcemy! Wow, on jest kozacki! Kozak, no super! Brawo! Jestem mistrzem! Dostał 3 jetpacki i kurde, prawie się nim zabił. Super. Ej, a gdzie są? Niewidzialne małe potki. Okej, dużo się zmieniło, widzę. Od czasów, kiedy mnie nie było. O nie! O nie! Nie dotykaj tych broni, bo to moje. Okej? Zrozumiałeś? To moje rzeczy. Nie można. Nie podbieraj Piotrkowi. Akaczyk. Okej, spoko. Spoko opcja. Bardzo chętnie, ale z tego co widzę, to do tych jetpacków to mi się bardzo przydadzą, pantaszy. Znacie mnie, wiecie jak to będzie wyglądać, jak nie będę miał bandaży. O! Green screen! What? Ależ to! Super. Naprawdę fajne są te wszystkie miejsca po aktualizacji. Szkoda, że tak późno wam je w ogóle pokazuję, nie? Wszyscy już wiedzą, wszyscy już widzieli, co trzeba. Ej, ale ten jetpack to jest taka zabawa. Tylko on się przy... Czemu czasami... Aha! Czyli on się jednak... Nie można nim non-stop latać. Co, można kilka razy? Czy o co chodzi? Jak to jest? Nie. Po prostu, trzeba ogarniać po prostu go. No dobra, okej. To w porządku, jak trzeba ogarniać, to będziemy ogarniać. Nie można go wziąć jako drugi. No nie można. No dobra, on jest jako jedno. Jedno miejsce w ekwipunku. Nie można go podmieniać innymi. Okej, rozumiem. Szanuję. Niech będzie tak jak jest. W każdej chwili możemy wrócić w to miejsce. Prawda? Ej, czy mi się wydaje, czy... Nie, myślałem, że z tymi kryształami można bardziej. Można częściej używać jetpacka, ale chyba się jednak myliłem. Po prostu. Mało wymordowałem go przez te skoki. No, skrzyneczka. Góra jak nic. O, już widzę. Open the door, please. Let me in. I nic ciekawego. Niestety.
Znaczy, no fajna, że fajna płotka, ale kurde, jakby dużo mam potek, okej? Okay? Jakby nie potrzebuję już więcej. Tyle mi wystarczy, ile mam. No. Wjeżdżamy tu. Telewizor jak zwykle nie działa. To jak nie działa, tak nie działa. Nigdy nie zadziała chyba. Nigdy nie podziała. Bla. Shotgun by fajniejszy się przydał, nie? Bo generalnie nie lubię za bardzo tego shotguna. Bardziej wolę... O! Idziemy do pana ponad tomato. Srejtą tomato. Czy tu jest jakiś wróg? Widzę wroga! Tam jest! Widziałem jak rozwala coś. O! Idzie! Idzie w moją stronę. Dlatego my wykorzystamy naszego jetpacka. Ho! I welcome to Ibiza. Weźmiemy sobie to. Jetpack jest kozakiem! Naprawdę, jetpack jest taki kozacki. O, jest niebieski mój ulubiony shotgun. Cudownie. Cudownie, właśnie o to mi chodziło. Szkoda, że ten jetpack zajmuje to jedno miejsce w ekwipunku, nie? Ale jest na tyle dobry, że w sumie nie ma co. Wrócę po tamtą potkę. I tak mamy czas. Mamy czas, więc wrócę po tamtą potkę, która była w tym domku? Chyba? Tak mi się wydaje? Albo w tym drugim. W tym chyba, tym dalej, co? Jakbyście, ja już nie pamiętam. Ja mam tak słabą pamięć, że naprawdę. Widzicie, nawet zapominałem wrzucać odcinków. ale już się pojawiają. I się będą pojawiać regularnie, także spoko loko. Na wszystkich zainteresowanych zapraszam do subskrypcji. A tutaj nawet nie byłem, więc w sumie dobrze, że wróciłem. Bo może się okaże, że jest skrzyneczka. Ale nic nam po tej skrzyneczce, dlatego że nie mamy miejsca. Powinni zrobić nie jetpacka, tylko kurde normalny plecak, żeby robił więcej miejsca w ekwipunku. Dobra, wypijemy sobie szybko. Czyli wyszło jednak na dobre, że ta potka nam wypadła. Jednak zawsze trzeba widzieć pozytywy. Tak narzekałem, a się okazuje, że było spoko. Jetpack nam się kończy. Wróciłbym po tamten. Mamy jeszcze jeden tam pełny jetpack. To jest fajna opcja. Ale kurde, to jest pewnie nudne, nie? Dla was, że tak chodzę w jedną, w drugą. Kwiatki, patki. Tu pewnie wszystko jest i tak splądrowane. Tylko nie wiem, czy ja tutaj nie zostawiłem czegoś po prostu. A, właśnie. Shotguna zostawiłem, bo miałem nadzieję na to, że... Nie wiem na co biorę tego shotguna, jest lepszy. No i tyle, no. No nie będę, nie lecę tam po kolejny jetpack. Wymarnuję tego. I trudno. I trudno się mówi. Ale 3 jetpacki! Naprawdę, czy to jest... Albo mi się wydaje, albo naprawdę to jest mega, mega rzadko spotykane. Co? Tak mi się wydaje przynajmniej, ale nie jestem pewien, nie dam sobie ręki uciąć, okej. O, ale się rozwalił. Jak w ogóle chamsko by było, jakby się rozwalił w czasie lotu tak wysoko, nie? Albo tak, że spadasz na dół, chcesz się uratować, jetpackiem akurat się kończy w tym samym momencie. Nie no, chyba nawet jedno użycie chyba by wystarczyło, nie? Chociaż nie wiem, jak to działa z tym spadaniem. Czy to działa tak, że on tak dobrze amortyzuje upadek w sekundę, czy jak? Nie wiem, po co w sumie zbieram te pułapki. Takich nigdy nie wykorzystam. Tym bardziej w tej fazie gry. Chyba, że, nie wiem, jakoś zamknę przeciwnika i... Wow! Czy to był zły pomysł do niego strzelać? Czy to był bardzo zły pomysł do niego strzelać? Kurde, jak to się robi? Ja nie wiem, nie umiem. Nie umiem, okej? Okay? Nie umiem. O!
Okej, poradziłem sobie, dałem radę, okej? Nie jest źle, nie jest źle! Ha. Jednak jeszcze coś tu mam, kurde! Ze skilla, chyba. Albo po prostu się podniecam łatwym killem. Nie no, nie był łatwy gościu, widać było, że w miarę ogarnia, okej? No i generalnie mamy szansę na wygraną. Co jest dla nas bardzo dobrą wiadomością, jak zwykle. Tylko zanim cokolwiek się wydarzy, to fajnie by było zejść stąd bez utraty zdrowia. Tak, żeby nikt nas tu nie zabił przy okazji, w międzyczasie. Nie lubię tej broni strasznie, ale jak już ją mam w rękach, to aż żal nie strzelić, prawda? Jak się ma jakąś snajpę, zawsze się chce z niej strzelić. Chociaż to snajpą, no nie można tego nazwać za bardzo snajpą, no to jest bardziej, nie wiem, rifle, czyli strzelba. Nie strzelba. Strzelba to rurka i shotgun chyba. To jest, nie wiem nawet jak się nazywają takie bronie. Napiszcie w komentarzu jak się nazywają takie bronie jak te. Jestem pewien, że ktoś z was zna się bardzo dobrze na broniach i ktoś z was zna idealną i konkretną nazwę na tego rodzaju broń. Normalnie chyba się by nazwał ją po prostu... O! Czemu 25 tylko? A nie, sorry. To było także obronkę, osłonkę i 25. No i gość miał jetpacka generalnie, więc fajnie. Czwarty jetpack w grze. Cztery jetpacki w jednej grze. No, kto tak ma? Kto tak ma poza mną? Ha? Nikt chyba. Nikt tak chyba nigdy nie miał, co? Weźmiemy sobie to. No i gitara, i mamy wszystko. Budulców mamy... Amunicji mamy... A jetpacka mamy... Mogłoby być lepiej z jetpackiem. Zwymarnował za dużo, kurde. Było drędnąć do niego, żeby nie używał aż tyle. Wrogowie moi, zapraszam do mnie. Bardzo chętnie was spotkam i wystrzelam jak kaczuszki. O! Znowu ją czuję. Ja ją zawsze czuję. O, no tu. No! Piąty jetpack w jednej grze! Ej, nie, jestem pewien. Teraz jestem już na 100% pewien, że one są mega często spotykane, te jetpacki. Jak nic. Bo jak nie? To ja nie wiem, co to ma znaczyć w ogóle. Czy wy też tak... Czy wy mieliście kiedykolwiek grę, w której mieliście 5 jetpacków w ręce? Bo to nie jest tak, że ja widziałem 5 jetpacków w grze. To jest tak, że ja miałem je wszystkie w no, na plecach, no. Miałem wszystkie 5 na plecach. Takie odcinki tylko u mnie? Czy to normalne? Może to normalne? A ja się podniecam z byle czego. Tak, pewnie wyjdzie na to, że tak jest właśnie. Że się podniecam z byle czego. Nie, ale chociaż skłamcie, skoro tak, że... Nie, Piotrek, tylko ty masz takie odcinki, tylko ty masz 5 jetpacków w jednej grze. Dobra? Żeby mi miło było. Tak będzie, naprawdę. Bądźcie dobrzy dla mnie. Dajcie mi się troszkę podniecać tym, że 5 jetpacków tu było! A ja się znowu garbię przez to, że krzesło było źle ustawione i teraz już jest wszystko w porządku. Poza tym, jak wiecie, jak tutaj emocje buzują... O! O kurde! No dwóch do końca, serio? Serio? Ja bym go zabił. Ha. No było tak dobrze, było tak pięknie, było tak cudownie. Dobra, poczekamy sobie, obejrzymy jeszcze tylko do końca to, co się wydarzy. Tutaj, dlatego że już i tak walczą ze sobą, więc nie ma co. Dajmy im tutaj zabłysnąć. Szkoda, że nie można przyłączyć gracza na drugie, a jak jest już dwóch, nie? Jetpacka w ogóle ja miałem, a go nie wykorzystałem, nie? To jest hit. To jest hit, że ja miałem jetpacka, ale kompletnie o nim zapomniałem. To był zdecydowanie fail z mojej strony. No tutaj bardzo prosta taktyka. Zrzucić przeciwnika. Trochę mi się nawet zrymowało. Dawaj gościu, no. Zrzucaj go. Ale on uważny, kurde. Tamten co? A tamten co? No rozwalaj, no już, teraz. Teraz go, dawaj! Dawaj go! Dawaj!
dawaj go, jajbiele, dawaj, nie przestawaj, nie daj mu, nie daj się, dawaj typie. No nie, no tu już nie ma chyba opcji, żeby on przegrał, serio, jakby, no weź tu przegraj teraz, w takiej sytuacji, jak tamten ma tak low HP. No nie ma, nie, no, ale przynajmniej przez zwycięzcy zostaliśmy zabici, tak? Także dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to pamiętajcie o subie oraz o lajku, no bo to jest mega fajne, jak subujecie, lajkujecie, ja się uśmiecham, sprawia mi to mega radość. Widzimy się w następnym odcinku, na razie, cześć i czołem, yo!